1956 roku miała Pani 18 lat i była w szpitalu kim? Ja byłam pomocą laboratoryjną. To załatwiła moja sąsiadka. Moja mama zmarła w 1955 roku, w grudniu. Ja przerwałam szkołę, bo chodziłam do technikum chemicznego. No i załatwiła mi pracę właśnie w tym laboratorium. No i pracowałam chyba od czerwca albo od lipca 1955 roku. Nie. 55, zaraz, mama zmarła w grudniu 55, to tak pewnie było, że poszłam później zaraz do pracy. No i tam zostałam przyjęta jako pomoc laboratoryjna. Co należało do Pani obowiązków wtedy? Właściwie to w większości przygotowanie naczyń do analiz. Do samych jeszcze analiz mi nie dopuszczano. No bo faktycznie no byłam po ukończeniu trzeciej klasy tego technikum chemicznego i miałam się wciągać. O. No to pracowałam. Pani jest z Poznania, pochodzi Pani? Z Poznania, tak. Rodzice kim byli? Ojciec był księgowym, a mama nie pracowała. Piątka nas była, więc miała się czym zajmować. Miała co robić. Pamięta Pani ten, jak się rozpoczął dla Pani ten dzień 28 czerwca? Ja mieszkałam na Sołaczu. I podjeżdżałam tramwajem do Libelta, chyba to jest ta ulica Libelta. Tam wysiadałam i kawałek musiałam podejść. Wejście do szpitala było od ulicy Zacisze dawniej. Przyjechałam, a jeździłam chyba na godzinę siódmą. I od koleżanek się dowiedziałam, że coś się dzieje na mieście. No, opowiadały, że tłumy ludzi są, że cały plac Stalina dawniejszy jest zapakowany ludźmi. Poprosiłam właśnie moją szefową, czy mogłabym pobiec zobaczyć, co się tam dzieje. No, pozwoliła, tylko powiedziała, żebym prędko wracała z powrotem. No, jak zobaczyłam te tłumy ludzi na samochodach, na tramwajach. Głośno było bardzo. Okrzyki tych ludzi. To tak pomyślałam tylko, że to się chyba dobrze nie skończy i ty znikaj do szpitala. I faktycznie wróciłam do szpitala i z okien laboratorium, a laboratorium było na czwartym piętrze, więc właściwie całą Mickiewicza i część Dąbrowskiego była dosyć widoczna. I wtedy właśnie widziałam, jak spadały te wszystkie umocnienia, nie, nagłośnienia. To wszystko leciało na dół. Zagłuszarki, tak, zagłuszarki, papiery, dokumenty jakieś, biurka nawet. Z ZUS-u, tak. No i tak obserwowałyśmy, co się tam dzieje. A ja zeszłam. Nie wiem, czy to musiałam zejść, czy nie. Zeszłam do izby przyjęć, do koleżanki, do Zosi. I wtedy usłyszałam okrzyk z ulicy, a już strzałów nie było słychać jeszcze, bo to jednak była odległość, że są ranni. Więc właściwie razem z Awaną, razem z panią Banasiak, wybiegłyśmy, wzięłyśmy opatrunki i poszłyśmy zobaczyć, co się dzieje. No, skierowałyśmy się od razu na ulicę Kochanowskiego, bo ludzie mówili, że tam jest największy tłum i tam są ranni. Mhm. Nie miała Pani takiego lęku przed uciskami? Nie, nawet o tym nie myślałam. Po prostu trzeba było pomóc i trzeba było opatrzyć tych, którzy byli ranni. No, ciężej rannych to pomagali nam ci manifestanci jakoś dowlec do szpitala,
a lżejsze rany opatrywałyśmy na miejscu i właśnie tylko we dwie wyszłyśmy z panią Banasiak. Reszta pozostała w szpitalu. Także miałyśmy co robić. Pani była w fartuchu? W fartuchu białym, tak, tak. Pewnie szybko się pobrudzi. Dwa czy trzy razy zmieniałam w ciągu tych godzin, kiedy byłam na ulicy. No, żeby nie przerażać tym zakrwawionym fartuchem. Aż taki czerwony, tak? Tak, no bo człowiek wtedy też nie zważał na to, czy komuś rękę trzyma, czy nogę opatruje, czy jeszcze jakieś inne rzeczy trzeba wykonywać. Mhm. Ja przecież pamiętam moment, kiedy na zapleczu tych wysokich kamienic, tuż przy Urzędzie Bezpieczeństwa, znalazłam Kazia Dutkiewicza. To przecież jak go złapałam za głowę, to mi wszystko przez ręce poleciało. No przez szczelną głowę, tak? Tak, tak. A to był kolega, pani? Kolega, tak. On mieszkał na Łazarzu. Ja tam miałam też koleżanki, kolegów. Także nie udało go się uratować, niestety. A on był też chyba 18-latkiem. Tak mi się wydaje, bo teraz to nawet nie pamiętam. Gdzie to było w tym kraju? Gdzie go pani znalazła? Na Kochanowskiego, na zapleczu tych domów. Tam są takie wysokie kamienice. I to był pierwszy dom tuż za Urzędem Bezpieczeństwa. Tam później jeszcze też jednego z rannych wyprowadziłam z pomocą jakiegoś pana, ale on twierdził, że jest pielęgniarzem ze Słowackiego. No to za nami ruszył tłum z poznańskich, bo oni się tam chowali za narożnikiem. I jak myśmy go doprowadzili do tej ulicy Poznańskiej, to zaczęli krzyczeć, że mamy go zostawić, bo to jest ubek. No jakoś mu się udało, oni za nami ruszyli z cegłami, z kamieniami w ręce i krzyczeli, żeby go zostawić, że oni się z nim załatwią. A ja mówię, nieważne, dla nas jest ważny człowiek. Trzeba mu pomóc i jakoś udało nam się go doprowadzić do drzwi szpitala, ale to tam z kolei ktoś nam otworzył te drzwi, które są w tej chwili, bo one przedtem były zamknięte na stałe. Uchylił, także odebrali nam tego rannego. I udało nam się go jakoś doprowadzić, ale mówię, od tego czasu ja się potwornie boję tłumu. Jak jest tłum, tak w niego nie wchodzę. To jest coś potwornego, jak ludzie na siebie wpływają. Nie będą reakcji w tłumu, tak? Tak, o tym, tak. Zachowania. Straszne to jest. Czy widok martwego kolegi nie przeraził pani wtedy? Nie, nie. Nie, bo mi się wydawało, że on jeszcze żyje. I z tego, co wiem, ale to tak tylko słyszałam, że ten jego brat zabrał go nie do naszego szpitala, a gdzieś samochodem wywiózł go chyba na Długą. No ale nie udało go się uratować. Poszczał w głowę, był także. A jak pani tych rannych zbierała, to te kule wokół tak padały blisko? Wie pan co, myśmy na to nie zwracały uwagi. No trzeba było pomóc, się człowiek nie obracał, czy coś leci, czy strzelają do niego, czy nie. A jakieś wrażenie, miałyście pani wrażenie, że do was też nie żył? Nie. Po prostu się o tym nie myślałam. I faktycznie, myśmy się nie bały. A ludzie wokół, jak się zachowywali, bo to była pewnie jakaś taka, zauważam sobie, duża wściekłość na ten Urząd Bezpieczeństwa, tak? Tak. No krzyczeli, różne wyzwiska padały. Trudno, to w tej chwili nawet nie przypominam sobie, ale takie różne wulgaryzmy, jak to w tłumie. Podobno próbowano spalić urząd. Tak, próbowano podobno. No, nie wiem, myśmy pod samym urzędem długo nie były, tylko tyle, co się przeszło i później bliżej Poznańskiej i Mickiewicza w dół. Mhm. Jak trafiła pani to do Romka Strzałkowskiego? Wracałam, już było trochę spokojniej, bo wojsko już było. Także te strzały jeszcze było słychać, ale wracałam z ulicy Dąbrowskiego. Właśnie też tam była jakaś wiadomość, że jest ranny, ale nie pamiętam.
i wracałam ulicą w dół Mickiewicza. I przechodząc koło Krasińskiego, tam stało przed wejściem do garaży dwóch wojskowych i wołało, kiwało ręką, żeby podejść, bo jest ranny. Nie pamiętam, która z dziewczyn była ze mną, a ona do tego też nie doszła. W każdym razie ja poszłam i powiedzieli mi, że mam wejść do portierni, bo tam jest ranny. No faktycznie weszłam, ale nikogo leżącego nie widziałam, tylko dziecko siedzące na krześle. Romek wyglądał tak, jakby spał. Tak jak dzieci nieraz potrafią ze zmęczenia, nagle siadają i zasypiają. On też tak siedział, ręką jedną miał przełożoną na fotel, na krześle, bo to było takie krzesło z oparciem z tyłu i boku, z boku miało też rączki takie. I złapałam go za rękę, pulsu już nie wyczułam, ale nigdzie nie widziałam krwi, śladów krwi. Ani na schodach, bo tam było wejście na górę, ani na ścianie, bo się później rozglądnęłam. On sam też nie był zakrwawiony. Sprawdziłam puls, pulsu nie wyczułam i rozchyliłam mu tutaj koszulkę na piersi. I wtedy się okazało, że jest rana postrzałowa. I ci żołnierze skombinowali gdzieś noszę i dlatego mówię, ja nie pamiętam, jaka dziewczyna była ze mną, bo sama ich przecież nie mogłam nieść, musiały być te dwie. I położyłyśmy Romka na tych noszach, on był jeszcze ciepły i zaniosłyśmy go do szpitala. To ktoś coś mówił, co mu się stało, czy...? Nie pamiętam, żeby ktoś coś mówił. Tylko się pytałam, czy on tu od początku jest. Nie, ktoś go sprowadził, więc wyglądało na to, że z góry, bo tam było wejście na pierwsze piętro, tam podobno były jakieś pokoje dla kierowców, że z góry go znieśli. A było widać jakieś ślady krwi? Nie, właśnie, że nie. To już nawet ciągle mnie o to pytano. Nie było żadnych śladów krwi. Dopiero jak rozchyliłam mu tą koszulkę, to zauważyłam, że jest trochę zaplamiona i był ślad postrzałowy. Wie pani, dlaczego o to pytam? Bo jedna z teorii mówiła o tym, że prawdopodobnie postrzelono go na schodach, tak? Że ktoś do niego strzelał od dołu, stąd taki dziwny, nietypowy postrzał w górę, tutaj pod żebrem. Ale tam nie było żadnych... Nie było. Tak? Ja mówię, że ciągle mnie o to pytali. Ja mówię, ani na ścianie, ani na schodach nie zauważyłam krwi. Nawet na tym, w okolicach krzesła, na którym Romek siedział. On zresztą wyglądał naprawdę jak śpiące dziecko. Podparty tą jedną ręką o oparcie boczne, a druga jakaś tak była pewnie bezwładnie. Myśli pani, że ktoś go tak upozował? Ktoś go tak posadził? No pewnie może go znieśli z góry i tak go posadzili na tym krześle. Trudno mi powiedzieć. To mógł być? Czy pani potem rozmawiała o tym po latach? Czy... Nie. To znaczy pytali mnie, jak byłam na IPN-ie pewnie, tam u tego prokuratora. To też mi się pytało. Ja mówię, no nie wiem, no mówię tak, tylko mówię, jak widziałam, jak to wszystko przeżyłam i jak to wyglądało. Mówię, ja się nie rozglądałam, nie dociekałam, ani nie rozmawiałam z nikim na ten temat, jak to się stało, czy komuś wiadomo. Nie, tylko z mamą Romka, no to kilkakrotnie. To pani odruchowo działa, tak? Tak. Wynieśliście go tam na ulicę i co dalej było? No i niosłyśmy go w stronę szpitala. I ja pamiętam, tam jeszcze był taki plac i teraz już tam jest to wszystko też pozmieniane i drewniany płot naokoło. I tam pod tym płotem wojsko stało. To znaczy, że to już była gdzieś około godziny chyba 14, 13, nie pamiętam dokładnie. I myśmy niosły tego Romka na noszach i szedł jakiś zakonnik albo kapłan
i prosił, żebyśmy się na chwilę zatrzymały. I pomodlił się nad nim, a ja się chyba odezwałam niegrzecznie do tych żołnierzy, patrzcie, coście zrobili, czy coś takiego. No bo oni stali pod tym płotem i patrzyli się, a przecież było widać, że to jest dziecko. No przyniosłyśmy go do szpitala i chyba doktor Karań stwierdził, że faktycznie nie żyje. A skąd wiedzieliśmy, że to Romek i jak się nazywa, miał legitymację szkolną przy sobie. Wiedzieliśmy też, że był uczniem szkoły muzycznej. No i zostawiłyśmy go już w szpitalu, a myśmy poszły dalej. Gdzie wtedy tych martwych chowano w szpitalu? Gdzie się była na... Kostnica była na zapleczu, na takim podwórzu między budynkami. No i tam ich wszystkich układano. Jak przyszła matka Romka, rodzice Romka, bo ojciec też był, ja przy tym nie byłam, nie wiem, czy poszłam odpocząć, tylko była Ola i tam ich zaprowadziła. No a ja dopiero rozmawiałam później z matką Romka, bo chyba była ze 3-4 razy może. Pierwsze to w szpitalu i prosiła, żeby ją zaprowadzić, no to poszłyśmy do tych garaży i opowiedziałam, jak to wszystko wyglądało. A później chyba ze 2-3 razy była w domu u mnie i też ciągle prosiła, żeby iść, żeby jeszcze czegoś się dowiedzieć. A w sumie tego nikt nie chciał jej tam nic powiedzieć, bo oni też mi nie wiedzieli chyba. Albo ukrywali coś. A pani następnego dnia była przesłuchiwana w szpitalu przez uboczów, tak, prawda? Tak, tak. Przyszli specjalnie do pani, czy...? No nie wiem, czy specjalnie, ale chyba ze 2 godziny mnie wypytywał. Bo chodziło też od moich 2 kolegów, którzy dzień wcześniej, czy 2 dni wcześniej w szpitalu miał dyżur i któryś z nich, nie wiem, czy na basenie, czy gdzieś zranił się w rękę, i był na zabiegu, zszyciu. I oni mi wpierali, że ja musiałam coś wiedzieć, bo tu byli, ja już nawet nie pamiętam w tej chwili nazwisk tych braci 2, że byli i pewnie coś wiedziałam. Męczyli mnie chyba za 2 godziny. A Romka nie pytali? Nie, nie, nie. To nie było dla nich tematu. Nie, policja nie pytała o Romkę. Pierwsze takie właściwie... co mówiłam tak zupełnie swobodnie, to było właśnie tam w tym IPN-ie, co mnie ten przesłuchiwał chyba prawnik jakiś, czy tam... Prokurator pewnie. Czy pani pod wpływem tego spotkania z tymi ubowcami postanowiła wtedy wyjechać do rodziców? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Dopiero ojciec mówił, wiesz co, to nie wiadomo, co się będzie działo, będą cię ciągnąć. Ty masz, mówi, 18 lat i co, pójdziesz do celi? I ojciec mówi, ty siadaj i jedź do ciotki, do Gdańska. No i też tak zrobiłam. A to ojciec poradził wieczorem tego dnia? Czy... Nie, nie, jeszcze ze 2 dni chyba, później. Czy 3. Tak, bo ja, byli, nawet raz chyba byli. Ale długo nie siedzieli, długo nie gadali, tylko mówię, co wiedziałam, to powiedziałam i na tym się skończyło. I ojciec mówił, ty, mówi, jedź, mówi, tam się trochę uspokoi, w Poznaniu to wrócisz. No i faktycznie tak było. Byłam chyba ze 2 albo 3 tygodnie, później wróciłam do domu, ale też nie mieszkałam na Śląskiej, tylko u ciotki na Pasiece. Bo też się bałam, że ciągle mogą przyjść. Człowiek żył później w ciągłym takim strachu. Ojciec mówił, że byli, pytali, ale ojciec mówił, że nie wie, gdzie jestem. Rozumiem. A już potem, jak pani wróciła, już nie przyszli? Nie, nie. A pani nie wróciła do pracy w szpitalu? Nie. Wzięłam urlop, miała pani tak. Dosyć? Jakoś taka reakcja tego, co się działo, to przyszła pewnie później i powiedziałam nie. Nie wracam,
wzięłam resztę urlopu i nie wróciłam do szpitala. Załatwiłam sobie też po znajomości, bo to dawniej można tak było załatwiać, pracę w sanepidzie na sierocej i tam pracowałam właściwie z 20 lat. Czy przez te 20 lat miała Pani jeszcze jakikolwiek kontakt ze Służbą Bezpieczeństwa? Wy przychodzili? Nie. Te wydarzenia, ten czerwiec, te dramatyczne wydarzenia, tak? Ma Pani ten obraz w oczach cały czas? Tak. Wspomina się tak, Pani? Tak. Mówię, wystarczy, że człowiek przymknie oczy, to widzi ten tłum na ulicy Kochanowskiego, na ulicy Poznańskiej, tą dużą ilość ludzi rannych, bo już później nie było miejsc na salach, to leżeli na korytarzach. No ale też mało mogłam się zajmować w szpitalu, bo i tak ciągle wychodziłyśmy, bo trzeba było pomagać rannym. A ten Romek, ten mały blondynek na krześle, tej dyspozytorni, też się Pani czasem jeszcze śni? Proszę Pana, ja, jak mi ktoś mówi Romek, to ja go od razu widzę. To jest cały czas. Widzę to siedzące dziecko na krześle i z nadzieją podchodzę, że żyje, że on po prostu zasnął, bo on tak wyglądał jak dziecko, które nagle zasnęło. Tak jakoś los chciał, że Pani stała się tutaj kluczowym świadkiem w tym. No tak, ale sprawy są niewyjaśnione do dzisiaj. No właśnie, chciałem zapytać, czy Pani ma jakiś swój pogląd w tej sprawie? Co właściwie mogło stać się z tym dzieckiem? Według mnie to sądzę, że z chłopakami biegał tam w okolicach tych garaży, może próbowali się przedostać, bo te garaże nie były wysokie, że może na dachu przejdą na ulicę Kochanowskiego. Tak sądzę, że to raczej sam na pewno nie chodził tam. Musiał być z jakimś chłopakiem, bo dorosły pewnie by go przegonił, bo on nie był jakiś taki potężnie zbudowany, bo to był drobny chłopak. Także, że sądzę, że próbowali się przedostać wyżej albo zobaczyć, bo te dachy, mówię, tam można było pewnie wejść na te garażowe dachy i zobaczyć, co się dzieje na Kochanowskiego pod urzędem. I przypadkowo być może zginął, albo go celowo trafiono? Nie wiem. Trudno powiedzieć, jak to się stało, ale no nie wiem, czy taki przypadkowy strzał, to by gdzieś była ręka, noga, a nie tak jak wycelowane prawie prosto w serducho, nie? Tak, i to od dołu, prawda? To tak. No tak, tak wyglądało to, przynajmniej tak się wszyscy zastanawiali, czy to nie był strzał. Może ktoś się przestraszył, że ktoś schodzi z góry. Mogło tak być. Tak. Zresztą wątpię. Tam nie było miejsca na jakąś taką większą strzelaninę. Zresztą jak pamiętam, byłam z mamą Romka chyba ze 3 razy. Chciała koniecznie zawsze zobaczyć, jak to wyglądało, gdzie on siedział. I próbowała rozmawiać z tymi, nie wiem, jak oni się tam nazywali wtedy, portierzy, nie portierzy. Ale powiedzieli, żeby im głowy nie zawracała, że oni nic nie wiedzą, że, ja wie Pan, jak to zawsze ludzie, mogła dzieciaka nie puszczać, a niektórzy byli naprawdę niegrzeczni, no ale to na to się nic nie można, nie można było nic poradzić. Wyobrażam sobie, że mama Romka była zdruzgotana. No, mając jedyne dziecko. Bo ojca tylko raz widziałam, a mama była chyba ze 3 razy. Na początku chyba w szpitalu, tak, w szpitalu dowiedziała się od pani Banasia, że to ja go przyniosłam. No i chciała rozmawiać, no to spotkałam się z nią, rozmawiałyśmy, powiedziała mi, jak to wyglądało. Zaprowadziłam do tych garaży. No ale to jest straszne dla matki. Wiem, że rodzice Romka próbowali na własną rękę ustalić pewne rzeczy, ale chyba nie doszli do niczego, nie. Prawda? Do dzisiaj właściwie jest tam nic nie wyjaśnione. Ja zresztą próbowałam, czytałam masę książek.
Ale dziwnie się ci wszyscy ludzie zachowywali. Zganiali na jakąś kobietę. Mi się wydawało nawet, że ja ją znam, że chodziła ze mną do chemicznej szkoły. Ale okazało się, że to była pomyłka. Głos mi się taki bardzo, bardzo znajomy wydawał, jak odtworzyli to jej zeznanie. Mówi pani o Teresie Kowal czy Szmyt, chyba, tak, 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 o Szmyt, tak. Szmyt. Bo chodziła ze mną do chemicznej taka dziewczyna i według, jak usłyszałam ten głos, to mówi przecież to Teresa. No ale okazało się, że to nie ona. Czerwiec 56 zmienił pani życie, prawda? Pod wpływem tego czerwca pani zmieniła też swoje cele życiowe, zawodowe. No tak, mówię, zrezygnowałam z pracy w szpitalu, mimo że zawsze mi się praca podobała. Zaczęłam pracować w sanepidzie, tam już więcej papierki były ważne i kontrole. No i później poszłam na emeryturę. Wcześniejszą, ale zaczęłam chorować. I mój lekarz powiedział, że jak nie pójdę na wcześniej, na rentę wpierw, to mi przestanie dawać zwolnienia. No i tak się. Ale udziela się pani, opowiada o tym przejściu. No staram się. Może przedtem było częściej, bo to i na spotkaniach w naszym stowarzyszeniu i do szkół chodziłyśmy, a w tej chwili już nie lubię. Mimo że we wspomnieniach to wszystko żyje. Bo o tych rzeczach się nie zapomni i mówię, wystarczy, że człowiek przymknie oczy, to widzę Romka, widzę te olbrzymie tłumy na placu dzisiaj Mickiewicza, a dawniej plac Stalina. Widzę szpital. Także, że... Widziała pani film Bajona, Poznań 56? Tak. I tam jest ten moment z Romkiem, prawda? To jest taka artystyczna wizja. No, wie pan co, nie podobał mi się ten film. Dlaczego? Bo to nie było to. Może jakby to przeżył, to by ten film zrobił inaczej. Nie byłam zachwycona tym filmem. Inaczej to wyglądało troszkę? No tak. Rozumiem. A rodzina jest zainteresowana? No ja? Tak. No wnuczka tak, teraz już może mniej, bo teraz ma inne rzeczy na głowie, ale chętnie się wciągała, jak czy był opłatek nasz, czy trzeba było gdzieś pójść, bo było spotkanie, nawet widziałam, obserwowałam ją ostatnio na takim spotkaniu, gdzie były też wykłady, to z zainteresowaniem słuchała, a w tej chwili już ma trochę znowu inne priorytety. Tak. No ale mówię, że pamiętam, jak dostałam książkę o czerwcu, to wie pan, to szło wszystko po cichu. W 81, tak? Tak. I to dostałam, kuzyn mi załatwił, mówi, przyniosę ci, tam jest coś o tobie, no, to byłam ciekawa, co tam napisali. Ale mówi, Ola, 2-3 dni i oddajesz, bo muszę ją dać dalej. No i tak. Wtedy się dopiero zapoznałam z tym, co na nowo człowiek zaczął przeżywać to. A pani przed chwilą powiedziała, że pani nie lubi już do tego wracać? Nie, w tej chwili już nie. Ale dlaczego? Za dużo już tych wspomnień? Nie, może o wspomnieniach to mniej mówi. Ja najbardziej to jednak mówię. Jak nas słyszy Romek, to zaraz widzę tego dzieciaka. Ale tak, jakoś to się tak już wszystko zatarło trochę. Ale pamięć zostaje, no pewnie, że się niektóre fakty pamięta. A ta relacja z mamą Romka to potem jeszcze trwała trochę, to znaczy? No chyba ze 3 razy jeszcze była. Raz jeszcze w szpitalu, a później ze 2 razy była u mnie w domu. Żeby pójść, bo może się czegoś dowiemy. Ja mówię, wątpię. Mówię, tam pewnie jest też zmiana ludzi. No i później tam nie wiem, jak to wyglądało, czy to od razu zburzyli tą górę, bo tam tego piętra już nie ma. No i tak wracało się wspomnieniami, jak była rocznica i tak się wspominało i opowiadało.